Ej, dobra, wiecie co? Tutaj jestem w tym więzieniu, pamiętacie? I tu jest coś na planszy. O! Goose Party. Dobra, mamy jakieś zadanko. Goose Party, tu jest coś w tym miejscu. A, proszę, proszę. Dobra, to jest to zadanie. Wiecie co, idziemy, zrobimy sobie od razu. To tutaj u was? Nie, chyba z drugiej strony, dobra. Ej! Kurde, pamiętacie tego? What? Remember me? You're that guy from Corneo's. Leslie. What are you doing out here? You look like you've been through hell. Got wind my girl might be out this way. Had to follow up. See if there was truth to it. O kurde. Dobra, chłop od Corneo. Well, you saw. After the plate fell, the trio opened the place to refugees. Town tripled in size. Man, if you thought it was lively before. Unfortunately, when Corneo pulled up stakes, he took all that Shinra money with him. I'm not gonna sugarcoat it. Walmart's days are numbered. Madame M's trying to work her magic, but I don't know. Sector 7's still a mess. Probably gonna stay that way for a while. Expressway collapsed right after the plate. Then out of the blue, the company decides it needs a new president. Seems pretty clear Shinra doesn't give a shit about Sector 7. Undercity especially. But that shouldn't come as a surprise. The people have stepped up though. Clearing the rubble, helping the injured, locating the missing. No, tam to dramat. In case I didn't tell you, my name's Merle. After you guys left Wall Market, I started asking around. Hoped one of her friends might know something. Shouldn't have bothered. Even if they did have info, they're not dumb. They wouldn't dare blab to a former Corneo crony. But I was able to find out she wasn't in Midgar anymore. And ever since then, I've been moving from town to town, looking for leads. No i co, i nic? So the thing is, Gus is running a special competition, and a woman is the prize. Word around the Dust Bowl is she fled here from Midgar. It's just a hunch, but I think she might be who I'm looking for. She's a prize? That's sick. Gus is a real piece of shit, to put it mildly. You do that? Monsters did. Gus is calling it a party, but it's an excuse to see blood. Lots of it. He pits people against fiends, and his money's on the ladder. I lost. So this is where you guys come in. Join the party, win, and free that woman. Still a merc, aren't you? No reason not to. True. Please. We'll do it. So you know, need a team of five to sign up. In the ring, though, it's one-on-one. And humans only, I'm afraid. I'm counting on you, and so's the woman. If anyone can put Gus in his place, it's Walmart's reigning champs. Kurde, ale rzeźnia. Ale serio to będzie... To będzie ta jego dziewczyna? Zobaczymy, nie? Ale chyba tak. To musimy to wygrać. Musimy wygrać zawody. Dla niego. Z głową macie. Czyli które to jest? Goose Party. Ninja Winged Ones. Co? Tylko Yuffie musi walczyć? Woo! Y'all ready for the party of your lives?
Today's challengers are the champion of chocobos, the racing ace himself, Cloud the Knife, and Rue! Bring it on, jerks! Versus my personal pick of the fiercest, most ferocious fiends you have ever seen! This is it, folks. You're about to witness a brutal bloodbath of untold proportions. Let the shit hit the fan! Woo! Okay. Był spoko, ale teraz to już przesada. Wtedy nas nie oszukał. Ale to, co robi, to już swoją drogą. To już dramat, ale... Skąd on ma takich... Runda pierwsza. Skąd on ma takich... dziadów tutaj, ponurych? Kurde, co wy robicie? Że ja tu w ogóle nic nie mogę zrobić na razie. Nawet nie mam ATB. Dobra. Blind sidekick. No to coś robi, dobrze. No nie będę miał na każdej postaci asetków, no ale spoko. No to widzę, że wystarczy. Chociaż... Ale powiem wam, że jak się nie gra Cloudem, to jest taka bieda z ATB. Bo u niego to znacznie szybciej idzie na start. On już ma startówkę. Dobra. No to dwie Yuffie muszą być. Super. On już ma startówkę i to później się ładnie rozkręca, nie? Tu plazma, tu coś. O, limicik. Easy peasy. Victory is ours. To każdy będzie po kolei? Chyba tak. Teraz... No tu mamy napisane. Teraz Aerith. Okej. Okay. Let's go. Aerith chociaż ma ATB boosta. Okej, okej. Czy jajsiki, co? Flower Seller. No nie, niedobrze. Niedobrze. Ale samemu się naprawdę ciężko walczy, nie? Kurde, jakby ta gra była właśnie taka samodzielna, to by była bardzo ciężka. Bo jednak to, że się przyłączamy, tu jedna osoba robi coś innego, tu jakiś healer. Nie no, dramat jest. Bo jest bardzo ciężko samemu. Dobra, jakiś icik. Albo kometę zaraz odpalę, jak tak będziecie się zachowywać. Dobra, super. O, tu już presja. Ale nie dostali tak mocno. Nie, bardzo ciężko jest. Kurde, dobra. Dawaj healing winda. Chociaż żyćka mamy. Dramat. To będzie ciężka przeprawa. Dobra. Weszło. Jest okej. O, super. No wystarczy jednego Ice'a odpalić. O, to też fajnie wchodzi. Okej, to jest fajny atak, taki szybki. Atak to na Ice'ach. Straszne. Dawaj, o, mamy Samona, co? Ale chyba nie będzie potrzebny. Jedną bombkę już rozwalimy. Chociaż, kurde... A, tu jest Odin. Juhu! Dobra, dawaj jeszcze raz. Tu by się przydał jakiś... Na tym, ale tu nie ma, jest heatwave tylko, nie? Fire attack. Dobra.
A, on wybuchł już. Okej, kto następny? Dawno Barretem nie walczyliśmy, nie? I Redem. Teraz tak, Barret. Barret i Shaka Zulu. Super elegancko. Dawaj bonus round. No teraz go dojedziemy. Dobra. Tu jest elegancko. No i ten szybko ATB nabija. Dobra, bo tu mamy te... Te na stagery, nie? Tak, to są te stagerowane. Dawaj. Dobra. No i tu szybciutko, fajnie. Ale jak sama właśnie Arif, to dosyć ciężko ma. Lecimy nexta. Kto tym razem? Tifa. O kurde, lightningi. Dobra, tu muszą mieć lightningi już. Chociaż Darkseida też odpalić? A ona już tutaj normalnie walczy tym. Na staggerach. Ona chyba ma lightningi, nie? Chyba ma. Miała. Dobra, elegancko. Easy game. Dobra, super. Dawaj OP teraz. Dark side overpowered. Ale się odbija. No kurde, ale jeszcze coś trzeba tutaj odpalić. Dobra, super, tanderki. Na rękę. Elegancko. Dawaj mu w łeb od razu. Nie ma co czekać. Elegancko. Dobra, lecimy nexta. Chyba teraz Red. Albo KC. A, w sumie teraz... A nie, bo to zwierzęta nie mogą. Dobra, to Cloud na finał. Who could have expected an upset like this? Cloud the Knife's team has made it to the finals. But playtime's over. This here's the real moment of truth. Are you ready? I want to hear some noise, people. Give it up for everyone's nightmare, the Murder Machine Supreme. No challengers have ever managed to beat this fearsome fiend. Does our Merc and his crew have what it takes to be the first? Will they be able to claim our darling little grand prize? We're about to find out, folks! This is the moment we've been waiting for! A desert bloodbath! I got this. Dobra, Jokerek, nie? No to jest też mocna karciocha. Przeanalizujemy cię, chłopie. Jester. I got your number. Ziup. Okej. W Berserk, a później w Berserka przejdzie. Dobra, ale ciekawe będzie, jak tego Minda bym użył. Kurde, ale te ataki są mega fajne. Soul Sucker jakiś. Gordon Mindbust. Tego jeszcze nie odpalałem. Muszę sobie dwa ATB naładować. Destiny. Diamonds. Dobra. Rancid Brief. Też fajne. Mindblast. A on sobie losuje, tak? Klaps. No i tam ma jakieś buffy co chwilę. No i te ataki są piękne. Dawaj Sonic Booma. Dobra, elo. Po gościu.
I ta luta na koniec, nie? Ale nawet ten Firebolt nadal się trzyma. Jak taki zwykły atak, nie? Dobijający. Bardzo spoko jest. Weź tą kartę. Carves. Teraz ma serca. A, dobra, HP-ki sobie odpalił. Już go nie ma. Summon? Nie. Spróbujemy go teraz dobić już na tym. No. Żeby nic tam nie wyczarował jeszcze. Chyba nie. Spadł z rowerka. No i co, jest ta dziewczyna tam? Just like that, okay? Nie. Woo! Cloud, my man! Way to give the people a show! Gotta say, never thought my little baby'd get so thoroughly crushed. Damn it! Do you have any idea how much kill I spent on that thing? You inconsiderate son of a bitch! It's done. It's all good. Gotta look to the future. Our future. What do you say? We'd make one hell of a team. Could clean up at the fights and the races. Come on, you know you wanna. No. Don't do me like that. I'll throw in some perks on top. That should sweeten the deal, right? Where's the girl? Oh, so you really were after our little prize. You, sir, are a dirty dog. Well, you're welcome to her. You earned it. Just as a little show of good faith. Go on, don't be shy. And then maybe think over that deal. Pretty please. Hey. Huh? Hello. Where did you come from, beautiful? You looking to get in good with the Gus man? Don't ever pull this crap again. You offer any more people as prizes, they'll have to scrape you off my shoe. Got it? Yes, ma'am. Nie no. Dekiel totalny. So, how did the reunion go? Different girl. What? Was just a random tourist from Midgar. Fell for a scam at the saucer, and ended up down here. I sent her back up. Made sure she's safe. Oh. I'm sorry. Don't be. I'll find her eventually. I'm sure of it. Anyway, what's next for you and the others? We're looking for something too. Need to find it ASAP. Funny. Always the same story with us. Good luck to you. Thanks. And you. To co? Spotkamy się. O, Tifa też ma. Piąty. Spotkamy się. This place ain't for amateurs, so it looks like... Z nim w trzeciej części, żeby ją odszukać. Kurde, to teraz pytanie, co my robimy? Czy tu nam nie zablokują fabuły? No mam nadzieję, że jeszcze nie, co? Do końca gry. Kurde, to by była lipa, ale idziemy. Bo zostały nam jeszcze tutaj kwestiki, po jednym w każdym, ale myślę, że już teraz byśmy mogli tutaj polecieć. O, idziemy na tą fabułę do Gold Saucer. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Should split up to look for Dio. Will do. If I catch you goofing off, so help me out. Cloud? You got a minute?
There's something I failed to mention about the Temple of the Ancients. You might call it a legend or a warning. Uh-huh. You see, no one who goes into the temple ever comes out again. No one. And I'm wondering if you really want to take everyone to a place like that. You said it yourself. It's just a legend. I did, aye, but... Let's focus on finding Dio and the Keystone for now. Okej. Okay. Fast travel jest niedostępny. Dobra, już teraz tu przyszedłem. Czyli na razie będzie zamknięta sytuacja. Rozdzieliliśmy się, żeby znaleźć Dio. Niby on ma tego Keystone'a, ale... Kij wie! A, i tu jeszcze jest... Dobra. I tu jeszcze jest... Race. Kurde, mam nadzieję, że później będzie jeszcze możliwość. Nie no, musi być. Jest tak dużo w świecie do roboty, że... Moim zdaniem musi być... możliwość jeszcze powrotu. Dobra, idziemy. Idziemy za Dio. Ale nawet się jeszcze... Nie no, rozdział się rozpoczął. Tak, rozdział się rozpoczął. A gdzie jest ten Dio? Jest tutaj gdzieś niżej. Kurde, nie wiem, gdzie go szukać. Dobra, wiecie co? Na Battle Square jest. Corneo? The Dawn outstayed his welcome in Midgar and decided to set up shop in the Saucer. Great timing, eh? Interesting. There's an event being held at the Musclehead Coliseum tomorrow. If there's a dress rehearsal today, Dio might be there. We should check it out. No nie, Corneo wraca. No nie wierzę. Z tego to ubić chłopa. Nic więcej, może go dobijemy. Dobra, dobra. Jakaś będzie bitwa? O, jest Dio. Aha, found him. Greetings, Mr. Director. He doesn't look quite right. Koloseum, oj, będą bitwy. Well, if it isn't our friendly fugitives, you're looking hale and hearty. What happened to you? I made a painful discovery that the Turks are stronger than they look. You, sir, should know better. You're no spring chicken. Speaking of old things, whatever happened to that wee keystone thingy? We need to get our hands on it. It was part of your collection. Last we heard. It was, yes. And in fact, still is. Point of order. My ancestors owned it. Don't you think that makes me its rightful owner? A Cetra, are you? That, my dear, is a bold claim. But still... Who am I to dispute your heritage? You may, of course, have the Keystone. That is, on one condition. You must take part in our exclusive event, the Fight for Naming Rights! Dio's champions versus the Corneo family! Should my team fall to those rogues, the Gold Saucer will become Corneoland! Let's it out! Training hard and getting those gains. What's up, party people? What's up? It's a challenge from the dark! Signed and normalized! Come on, give the people what they want! Take it! Entertain! But look at me. I can barely lift a finger. And here I was, lamenting my lot in life, when you came along. 'Tis fate. Nay, divine intervention. What say you? Will you be my champions and go to war against Don Corneo? I'll do it. I'll fight. We win, we get the Keystone. Right? As agreed. You have my word.
And we're in. Then we have ourselves a deal. Naturally, I want you in peak physical condition for the big bout, so please use my hotel to rest up. Great. I'll jog on ahead and tell the others then. Okej, okay, to jesteśmy z drużyny Dio. Haunted Hotel, oj, tam będzie Lidrel. Fast Travel jest dostępny. Don't let me down. Dobra, jest elegancko. Czyli teraz tak, idziemy do Haunteda. Tam bym zagrał jeszcze partyjkę, co? Jeśli będzie się dało. Bo to już będzie mega partyjka. Dobra, to się widzimy. O, patrzcie. Ale jaja. Chłopie, ty jesteś naprawdę duchem. Ja cię kręcę. No, teraz mogę awansować. Ależ bitka. Dobra, z nim nie będzie łatwo, co? Co tam dostaliśmy? Dostaliśmy tego rekruta. Ale muszę wywalić tego diabolika. Diabolik out. Potrzebuję coś, co mi szybko zapełnia. Kaktus, okej. Okay. Ten też niby spoko. Kurde, ta jedynka, tylko żeby szło do przodu coś. Deadclawy w sumie są niezłe, nie? Patrzcie. Enemy cards destroyed. A to są enemy. A moje? Była też karta, która... Czy ja mam jokerki? Bo tu jest ten. O, tu jest Thornberry. Allies card destroyed. Dostajemy 2 punkty. To jest na dwójce. A Joker? O, to jest niezłe. Dobra, Jokera dajemy. Później pewnie będę grał na podkładki Jokera Thornberry'ego. Tak mi się wydaje. Kurde, on ma Ramua. O kurde. No, ostro. Idziemy na bitkę. To tak, na razie ty i ty. Let's play Lidrel. To się dzieje naprawdę. Szalopodzik, Space Ranger, dobra, tyle mamy. Ale tego Jokera przed nakładkami ustawić, nie? I wtedy i jego karty i moje wszystkie dostają punkty. O, a patrzcie tego, to bym miał trójkę. Całkiem. Dobra. Kurde, chciałbym tego Jokera chciałbym ustawić jakoś fajnie, żeby mi też punkty narobił. Dobra, ale chyba Ifrita. O, Ifrita i miałbym Jokera gdzieś tam z tyłu może. On ma niby tylko 2 punkty na razie, ale jest okej. O, chociaż z drugiej strony tu mamy Titana. Dobra, to robimy tak. Ten mi tutaj środek rozwala. Nie rozwalił jeszcze środka. Ha. Nie rozwalił mi jeszcze środka. To nic nie robi teraz właśnie. Wiecie co? Kurde, on tutaj trochę wolno idzie. Troszkę wolno by szło. Ty będziesz z tyłu. Na razie 2 punkty, bo on może zaraz podkładki już dawać. O kurde, to bolało. Ifrit. Dobra, Ifrit. Niestety mamy duże punkty też, nie? Tutaj. To bym musiał. Okej, no właśnie, dosyć duże punkty mamy. Grand Hornik mi nie przebija tych punktów. Tu na przykład 16 z tego byśmy wyciągnęli. Hmm.
Tutaj tak. Dobra, niech będzie. Przerzucimy na Ifryta, bo będę grał mocno, mocno górę. Ej, ale ten Joker będzie fajny. On będzie fajny, bo każda nakładka moja i przeciwnika robi punkty. Kurde, tutaj tak. Tu mam jedynkę. A dobra, ale to zawsze punkcik dla mnie. I teraz byśmy mogli jeszcze Grand Horna zagrać. Oj, nie, nie, nie. Nie ma lekko. Nie ma lekko. Z jedynki tu na 7. A nie, bo to jeszcze zbijamy. Kurczę, tą piątkę? Na 21? Chociaż chciałbym, wiecie co? To mu zablokować, no. Zablokuję mu tą jedynkę, bo jeszcze będę mógł coś tam z Gryfona pograć, żeby mieć dwójkę na dół. O, ale zagrał. Ale zagrał tutaj, przedstawienie. Pięknie mu weszło. Ajajaj, ładnie. Naprawdę ładnie mu weszło. Tu niestety nie przestawię za dużo kombinacji, ale... Ale będę miał dwójkę. A ten co robi, dziadyga? Kurde, Gryfon. No ale patrzcie, Jokerek zawsze punkty, nie? Zgarnia. Co ten robi? Enemy card. O kurde, serio? Ale chyba mam tą kartę. To też jest masakryczny. Też jest masakryczny. No dobra, spróbujemy. Ej, ten, to ja muszę chyba wrzucić tą kartę. Bo jak my gramy tyle nakładek, to może mieć 20 parę punktów. Ej, serio, tu zagrał? 22 ma na Loveless. To ja bym sobie... Ach, szalopodzik niestety. Ha, to wiecie co, damy trójkę, zaryzykujemy. Chociaż nie, no to będzie przegrane. To będzie przegrane prawdopodobnie, to zrobimy tak. 24, 22. Dobra. No, udało się. Udało się. Na Jokerze się wygrało. Ale tamta karta też niezła. Tylko ona ma chyba dwójkę albo trójkę, nie? To na pewno nie jest jedynka. Chyba ma trójkę nawet. Ramu. Well played. Not that I ever truly doubted your potential. I was right to leave you that letter. Letter? What letter? You remember, don't you? The inn at Calm? I hung it on your door, though I signed it in the proprietor's name. So that was you? Forgive my subterfuge, but I was in dire need of a skilled player. And you certainly did not disappoint. You were even able to best me. Which, while impressive, won't be enough. Not if you intend to hold the Shadowblood Queen's card in your deck. That foul thing is the source of this nightmare. The very embodiment of the villain herself. Through the card, she feeds on the wielder's life force, claiming their strength, that she may one day be reborn. Countless players have succumbed to this vile curse. And now one more death is all she requires to return. Cloud, find the sorceress. She who rallied the people. She who deposed the queen, the Emerald Witch. Her card sleeps in Nibelheim with a monster of chaos. You must hurry before it is too late. On w tego się zamienił, tak? Czyli musimy tą Emerald Witch zdobyć. 10. ranga. Congratulations, Cloud. You have attained the rank of Blood Sovereign. This is it. Only one opponent remains. The Monster of Chaos. I know nothing of their skills, but I have faith that yours are superior. Vanquish this fiend and the witch's card will be yours. Dobra, elegancko. Czyli teraz będziemy mieli... Gdzie to jest? Shinra Manor. Kurde.
No teraz nam szczerze nie po drodze. Ale to musi być jeszcze otwarte. No to teraz już mamy potwierdzenie, że to będzie otwarte, jak mamy Queen's Blooda. Tu mamy przecież jeszcze na Corellu protoreliki. No idziemy, idziemy. Zrobimy sobie fabułę w Gold Saucer. I hear you'll be taking part in the main event at the Colosseum tomorrow. No. Date. O, date night. To jest ta randka, tak? Clown's relationship with his allies. Tak, będzie determinowało, jak się potoczy ta historia. No możemy sobie jakąś więź tutaj wzmocnić. No ale my mamy na piątce, mamy Aerith, mamy Reda i mamy Tiffę. Ja bym chciał z Aerith taką randkę zobaczyć, jak wygląda. Ale to chyba ewentualnie jakiś sidequest, nie? Teraz. Bo z Tiffą teraz był. Ale nie wiem. Powinno być. Dobra. Zobaczymy, nie? Zobaczymy. Jak nie będzie, to sobie coś tam wczytamy, ale raczej będzie. What about... Come on, think! You alright there? How's it going? Not so good. I had no idea you were into songwriting. Oh, I'm not. But I wanted to give it a shot. I see. Well, good for you. Never know till you try. They say curiosity killed the cat. Nie podgląda się takich rzeczy. I te światy się przenikają? Here. Cloud's all yours. I'll take care of Aerith after. Yes, ma'am. Kurde. Ja coś czuję, że oni się spotkają. Tylko... to by musiał być tamten Cloud, w którym gramy, nie? Nie ten, ten to jest tutaj. Ale kurde... coś czuję, że się spotkają. Ale to będzie pompa totalna już. Ale to chyba musi tak być, skoro takie coś zrobili, to... to tak musi być. A tu jest ta materia, pełna. Aerith sure does sleep a lot, huh? It's better this way. What? Why? Because of Cloud. He's still sick. Please, you gotta make Cloud get better. You gotta. I mean, I'd love to, but... You said it's better for Aerith to stay asleep because Cloud's sick. Why is that? Because... she'll die if she wakes up.
Oh, you think? What makes you say that? Promise not to tell? When she wakes up, a scary man is gonna kill her. Huh? Cloud tries to save her, but he doesn't make it in time. He almost does, but he doesn't. She likes Cloud, so she's happy he came. Really, really happy. But she dies. That's why you have to make Cloud better. If he's sick, he can't save Aerith. Marlene, are you sure you didn't just have a bad dream? No. I saw it. Oh, okay. I did! Don't worry, I believe you. With everything that's going on, how could I not? Okay. Just one question, if it's all right. Can you tell me what this scary man looked like? Please? His hair was long. And gray. Of all the people. Zack, did you see? They're blooming. Would you look at that? These were always Aerith's favorites. Do you think this means she's going to wake up? Maybe. Can always hope. Hey, Elmira. I've got to go away for a bit. Need to talk to someone about Cloud. And who is this someone? A doctor? Well, he's, Close enough, I suppose. Well, hurry on back, okay? It's hard enough looking after these two with your help, but without it... Without you, I'd be a wreck. Don't worry, I'm going by bike. Shouldn't take long. Just keep an eye on him while I'm gone, okay? Oh, and if Aerith does wake up, please don't let her leave. No promises. That girl snuck out more times than I can count. Don't let her. Please. I won't. Я тебе кренца. Где ты идешь, Зак? Make sure that you're back by dinner. Ale wiecie co? To się chyba stanie, nie? Tylko zależy jak to... W jakiej linii czasowej oni to zrobią. Bo tu się poplątało. Ta Eri, w którą my gramy jakby, tam w pierwszej linii, ona... Powiedziała, czyli ta Marlene widziała, że ona zginie, nie? Kurde, to się wydarzy. W jakim stopniu to się wydarzy? No bo tyle to wiadomo z oryginału, nawet jak nie grałem to akurat... To wiemy, że tam się wydarzyło, a tutaj... Zobaczymy, no tutaj są dwie linie czasowe, więc mogą to jakoś pogmatwać. Ale kurde... Cloud jej nie obroni. Nie no, mocne to jest.
Tylko gdzie on jedzie? Do Hojo? On nie wie, że to w tamtej linii może się dziać, nie? On nie widział drugiej linii. Chyba. I thought about what you said. Couldn't stop thinking about it, actually. About how it's up to each of us to find our own purpose in life. Cause an avalanche. I think I found mine. We don't have a whole lot of time. So tonight's gotta be the night. Do yourself a favor and steer clear of Reactor 6. Take care. Biggs. No, I didn't. That's not what I meant. Gotta find Elmira. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Do zobaczenia.